przedstawić? Janusz Kulesza, poeta zamborowski, kawalek, katolik, niepalący, niepijący, pogodnego usposobienia, kocham książki, działkę, zwierzęta i ładne kobiety. I ale przede wszystkim Pana Boga, któremu służę piórem. Wiersz Modlitwa na trudne czasy się narodził w dosyć dziwnych okolicznościach. Pracowałem w mleczarni. Była noc. W pewnej chwili stanąłem w jasności. To coś takiego było niewyobrażalnego. Jasność. I w jednej sekundzie zobaczyłem wszystko, to mi to było takie dane jakby na tacy. To trwało, dla mnie to trwało sekundy. Nie wiem, jak to ludzie odbierali, którzy tam pracowali. I powstała modlitwa na trudne czasy. Dopóki w nas się jeszcze kołacze, wierna ci Boże słowiańska dusza, wieczorny pacierz odmawia dzieciem. Zaś widok krzyża wędrowca zmusza, by stanął w miejscu nakrycie głowy, zdjąwszy w zadumie. Spraw, Panie Boże, by Twoje dzieci nie zagubiły się w obcym tłumie, nie zatraciły wiary do końca, którą ojcowie nam nasi dali. Niech każde serce, w którym jest Polska, o wschodzie słońca już Ciebie chwali. Gdzie szczyt Giewontu i polskie morze, tak nam dopomóż nas, Panie Boże. A kiedy wiary w nas kiedyś zabraknie, to karć nas, proszę tak, Panie Boże, jak ojciec dziadki, by oddawały cześć należną Panie w pokorze. By myślą biegły, gdzie prochy ojców, do tego miejsca, które je zbliża, i dzień kolejny swój zaczynały od znaku krzyża. Ja do kolegi podszedłem, który obok był, mówię: Andrzej, widziałeś to jasność? Jaką jasność? No bo jasność widziałeś, to przed chwilą co jasność była, ten taki ogień jasność. On się na mnie patrzy jak nienormalnego, no. Mówi: wiesz, co mu przed chwilą miałem? Mówię: miałem jakieś objawienie, miałem. No, stanąłem w jasności i to mnie wszystko było dane. Mówię w tej chwili, ja czym prędzej do koleżanki, pisz szybko, pisz to co mi dostało dane w tej chwili, bo to moment było. I ona tylko napisała: modlitwę na trudne czasy. Czyli jak paranormalne zjawisko. Nie wiem. Trudno. Bo takiej jasności to w ogóle nie da się tego w ogóle wytłumaczyć. Nie wytłumaczyć się paranormalne. Ja to mówię, to jest wszystko pochodzi od Ducha Świętego. Wszystko pochodzi. Jestem wierzący. Kto chce, niech w Boga nie wierzy. Bo ma prawo nie wierzyć w Boga. Ale są rzeczy takie, którym się filozofom nie śniło. Filozofom się nie śniło. Są takie rzeczy się zdarzają na ziemi. Skąd nagle w ciągu sekundy taka treść jest? No właśnie, a czy miał pan jakieś inne? Nigdy pan nie zapadł w śpiączkę, czy nie przeszedł śmierci klinicznej, prawda? Nic się takiego nie wydarzyło. Nie, ale mnie towarzyszy taka dziwna historia. Ja byłem 30 lat temu pracowałem w Bydgoszczy w zakładach radiowych Eltra, Unitra Bydgoszcz Eltra przy dworcu z takim kolegą Geńkiem Gawkowskim. I on mnie zaciągnął do z takiej wróżki, do kobiety, do wróżki, która wróżyła. Nie chciałem, ale dla śmiechu poszedłem. On poszedł pierwszy i jemu powiedziała, że on jest po rozwodzie, że on ma z kimś pieniądze, ma jakieś. Okazało się, że myśmy się naskładali się obaj na życie. Przepowiedziała jemu, że będzie siedział w pokoju za kratami. Po latach siedział za alimenty. Ja wszedłem, ona na mnie spojrzała, podała mi rękę, spojrzała mi w oczy i mi powiedziała takie coś. Jesteś kamieniem. Będziesz drzewem. Taki jak ty rodzisz jeden na tysiąc. Obok twoich śladów nie ma żadnych innych. Będziesz zrywał gwiazdy z nieba, rozdawał swoim przyjaciołom. Zginiesz w wypadku samochodowym. Człowiek ma 20 parę lat. Co on myśli? Zabawa, piwo, kobiety, dziewczyny. No nic nie myśli. Nie? No, o Panu Bogu myślałem sobie, a co ja mam 20 lat? Nie, gdzie tam, zdąży, różami wziąć do ręki, nie? No człowiek młody mi tak myśli, nie? Życie pokazało,
że Pan Bóg położył mi na swe kowadło i wykuł młotem we mnie taką duszę poety, który ma opisać jego najkrócej. Dziękuję ślicznie.